UKS Pudniszki oraz KS Bazar Śrem starły się na boisku hali sportowej w Śremie. Ze starcia zwycięsko wyszła drużyna z Pudniszek, która nie oddała ani jednego seta i wywiozła ze Śremu komplet punktów, utrzymując tym samym pozycję wicelidera trzeciej B ligi. Przewaga UKS Pudniszki była widoczna już od początku meczu. Problemy drużyny ze Śremu wynikały przede wszystkim z braku zawodniczki na pozycji libero i przez to trudności z odbiorem. Zasłużenie przegraliśmy, to muszę przyznać, natomiast no, są elementy, które mogą się podobać tutaj gromadzie. Mam nadzieję, że tych elementów będzie coraz więcej. Musimy odbiór poprawić, a z tym się wiąże właśnie też kwestia psychiki, bo jak nie potrafimy odebrać piłki, to potem wchodzą na zagrywkę też dziewczyny. Jeszcze rozpamiętują, starają się szybko zdobyć punkt samą zagrywką i psują w tym momencie zagrywkę. Chociaż śremianki zagrały na maksimum swoich możliwości, trafiły na bardzo zdeterminowanego rywala. Dla drużyny z Pudliszek, która walczy o awans do trzeciej A ligi, liczy się teraz każde zwycięstwo. Troszkę się baliśmy dzisiejszego meczu, ponieważ ostatnie mieliśmy 3 tygodnie przerwy przed tym meczem i no, te ostatnie 3 tygodnie sytuacja na treningach była, że tak powiem, no ciężka, bo frekwencja była słaba, dlatego troszkę się obawialiśmy, jak to dzisiaj będzie wyglądało, ale no, powiedzmy, że samym zaangażowaniem, wolą walki, ambicją dziewczyny potrafią utrzymać taki, mają już od zeszłego sezonu regularny poziom, poniżej którego nie schodzą. No i to dzisiaj starczyło, żeby odnieść, tak nawet powiedziałbym, spokojne zwycięstwo i pewne, co widać po wyniku. Chociaż mecz w Śremie zakończył się przegraną KS Bazar, była to jedyna tego dnia zła wiadomość dla klubu. Rozgrywany równolegle we wrześniu półfinał Mistrzostw Wielkopolski Młodziczek zakończył się wygraną drużyny ze Śremu. To zwycięstwo dało młodziczkom awans do finału. Mam nadzieję, że jeszcze powalczą tam na tym finale, bo naprawdę zespół zapowiada się dobrze, dziewczyny dużą grupę mamy, intensywnie ćwiczą, są bardzo chętne w tych zajęciach do uczestnictwa, także no, pełen power, że tak powiem, na treningach i w meczach. Trzeba powiedzieć, że z 16 rozegranych dotychczas meczów w tym sezonie zespół ten przegrał jeden mecz, tylko pierwszy na samym początku na wyjeździe, reszta już padła naszym łupem. A takim synoptykiem dobrego, że tak powiem, dobrej postawy całego zespołu był też turniej, który graliśmy 11 listopada w środzie, dosyć mocno obsadzony, między innymi z kadrą Młodziczek. No i trzeba też pochwalić zespół, bo wygrały dziewczyny ten turniej, pozostawiając w pokonanym polu także zespół kadry Młodziczek Wielkopolskie. Także jesteśmy pełni optymizmu, no i naprawdę cieszymy się z ich postawy. Istniejąca dopiero od 2 lat sekcja Młodziczek w KS Bazar jest wielką dumą klubu. Dziewczyny robią szybkie postępy i wiele jeszcze mogą wywalczyć, mówi prezes Radosław Łucka.